będziemy dekorować chatkę. Będziemy dmuchać balony. Ale w ogóle będzie fajnie, cieszę się. Ona też się cieszy na tą imprezkę, taka zajawka. Więc będzie ciekawie. Śniegu już, jak widzicie, bardzo mało zostało. Ma padać. Zobaczymy, czy napada. No i idziemy ku dobremu, powiedzmy. Martwi mnie tylko to, że Kamil jeszcze tak nadal brzydko kaszle. Jest po prostu ogrom. To jak brzydko kaszle, jak zakaszle, to normalnie wszystko chodzi. Normalnie aż talerze, można by powiedzieć, że się trzęsą. Bo tak brzydko kaszle. No ale tyle o ile. Więc zobaczymy, jak to będzie. Więc ja się wybieram do sklepu, wy razem ze mną. I razem ze mną będziecie dekorować Javirę. Co mama teraz będzie robić? Na moje urodzinki na jutro. Takie coś. No, mama robi. A ty będziesz kręcić? Tak, wideo. To proszę, wideo. Dobry, to znowu ja, witam się z wami serdecznie. Dzisiaj jest sobota, 26 listopada. I dzisiaj wyprawiamy mojej Melisce urodziny. Wczoraj mieliście w zasadzie ze mną dekorować chatę, jak ją sprzątałam i w ogóle, ale zapomniałam kamerę włączyć to raz, a później się okazało, że jak zobaczyłam, to mój telefon już był wyładowany. Więc nie udało mi się niczego nagrać, ale pokażę wam, jak ustroiłam chatkę, ale to za chwilę, bo jeszcze muszę takie... małe, drobne rzeczy zrobić, jak położyć obrus, wyłożyć tam już, przyszykować na stół, poukładać takie pierdoły, więc okej, okay, zrobiłam ciasto, teraz pieką się babeczki, jedne, zaraz drugie wejdą do piekarnika, no i będą urodzinki, ale moja siostra nie przyjdzie, bo Marysia się pochorowała, moja siostrzenica, więc dużo zdrówka Marysiu ci życzę. Dobra, można powiedzieć, że wszystko już jest prawie gotowe. Czekamy teraz już tylko na gości. Nasza solenizantka też jest gotowa, a ja pokażę wam, jak ustroiłam pokoje. Tak jest przygotowany stół. Nie będzie dużo gości, będzie tylko sąsiadka z dwójką dzieci. Przyjaciółka przyjedzie jeszcze. No, przyjedzie z córką bądź z córkami. Tu jest nasza solenizantka. Już wyszykowana. A tak wygląda przystrojenie naszego mieszkania, czyli tutaj jest jeden pompon, tutaj mamy happy birthday, jest piąteczka, tu baloniki, proszę, tu jest stoliczek dla dzieci, możecie sobie zobaczyć, popatrzcie, są owoce, jest coś słodkości, są jakieś babeczki, będzie ciasto. Generalnie to wisi od czerwca, tylko że to wisiło u Kamila, przywiesiłam teraz mu tutaj to, tutaj mamy jeden pompon. Tam jest kolejny i tam w rogu jeszcze jest biały i taki różowy. Także skromnie, ale usunięte, bo na dworze już jest ciemno, więc mamy pozycyjne okna, więc czekamy tylko na gości, żeby solenizantka mogła rozpocząć swoje przyjęcie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. A kto? Melisa! Super! Brawo! Smakuje torcik? Dobry torcik, Mela? No, to my się bardzo cieszymy. Patty, smakował? No i ekstra. Przysuń sobie to dziecko tu bliżej. A ty to czarne zjadasz, to najlepsze, nie? Najpierw z góry. U nas powstały pierwsze bransoletki. Kamil, pokaż swoją.
oczywiście mama musi robić, bo dla Melisy jeszcze jest za trudne. Siedzę na łóżku, jestem jeszcze w piżamie. Zrobiłam właśnie przed chwilą jej taką bransoletkę kolorową, bo ona pomieszała wczoraj parę paczek gumek, więc stwierdziłam, że zrobię jej taką kolorową bransoletkę. I to jest robionym trochę innym sposobem. To jest już jej druga dzisiaj bransoletka, którą zrobiłam. Tu jest zapięcie, taką ranię wyostrzę, tak jakbym sobie tego życzyła. I to się robi na takim cudzie. Do tego jest tu szydełko, jak widzisz. O, tu jest szydełko, jest gumeczka. I tym szydełkiem przeciągam i tworzę takie. Hej, hej, witamy się z Wami w niedzielę po urodzinach Melisy, nie Melisa? Mhm. Fajna impreza była? Tak. Podobało się? Tak. Popatrz tutaj w kamerę, pomachasz? Tak, Melisa ma dzisiaj swoją piękną torebkę z lamą, którą dostała kiedyś od cioci swojej z Hiszpanii. Znaczy się od cioci, która mieszka w Polsce, ale torebka jest z Hiszpanii, bo byli w podróży poślubnej i przywieźli jej w prezencie. Więc mamy torebkę i idziemy sobie trochę spacerkiem, ale wybieramy się, gdzie Melisa, gdzie idziemy? Do kościoła. Tak, idziemy do kościółka pomodlić się, bo wszyscy tam jutro są. Też wszyscy tam są, ale dlatego też, że jutro jest rok, jak mój tata nie żyje i idziemy się też pomodlić też za niego, za jego intencje, duszę. Także idziemy. Idziemy ze spacerkiem, pogoda jest fajna, bo nie ma wiatru. Czasami są takie przyjaźnienia, trochę słonecznie, trochę nie. Ale... Tu też się nie wyrzuca śmieci. Oczywiście, że tu się nie wyrzuca śmieci. Bardzo dobrze. Widzicie? Nawet 5-letnie dziecko wie, że się nie śmieci na ulicy. No a niektórzy śmiecą, niestety. Ani na chodniku. Dokładnie, Melisa. No, tam dla ptaszków jedzonko ktoś powiesił, nie? Mhm. No, także my się wybieramy. Przejdziemy się spacerkiem do kościółka i z powrotem. Mój mąż w domu został, ma za zadanie zrobić obiad i jest w trakcie obstrzygania chłopaków, bo mówię tak, Kamil jutro pójdę. Bo Kamil i Igora chcieli włosy. Tak, dlatego, że niestety, ale Kamil i Igor już strasznie obrośli. Owszem, jest zima, więc te włosy mogą być dłuższe. Bo jutro idą do szkoły, Igor musi się uczesać i Kamil musi iść ze mną do przedszkola. Wszystko rozumiecie, mam nadzieję. Tak, chłopaki idą do przedszkola, ale już chłopaki byli trochę mocno przyrośnięci i te włosy trzeba było obciąć, więc... Przynajmniej mamy, jak ja to się śmieję zawsze, poczekaj, ja to się zawsze śmieję, że przynajmniej zużyjemy mniej szamponu do włosów. Mamo, tam jest mój pan fryzjer. Tak, tam jest twój pan fryzjer. Wszystko wiesz? Idziemy dalej? Jeszcze ja poszłam, a ja poszłam z Kamilem do mojego przedszkola, bo on chciał. I poszedł do domu, jak jest po wieczorach, no to przyszedł do mnie. Tak, bo tak jest, jak mama do późna pracuje, to jedzą pod wieczorek, tylko pod wieczorku przychodzą do Melisy sali. Kończyło się tak, że mama wraca z torebką, a dziecko się tam buja. Oczywiście Melisa ma taki szał na sukienki, słuchajcie. Etap jest taki, że ona ma bardzo dużo sukienek i wiele z nich jest tak naprawdę tak pięknych, że szkoda, żeby byłoby je ubrudzić, nie? Szkoda byłoby je ubrudzić i żeby się zniszczyły. Ale z drugiej strony co? Wyrośnie, nie ponosi, to tylko ciuch. I zaczęła nosić sukienki, prawie że wszystkie, które ma. I na razie, że jeszcze nie ubrudziła, ale jest przeszczęśliwa, że może je nosić. I nawet, o, mimo że są dżinsy ubrane, a takie już cieplejsze, ocieplane od spodu, to i tak sukienka musi być, słuchajcie. Ja się po prostu nie znam na modzie. Ostatnio mi to powiedziała, mamo, ty się nie znasz. Nie wiecie, jak to dzieci, nie? No, także byliśmy... w kościółku, wracamy do domku. Ciekawe jak tam chłopaki. Mam nadzieję, że nie narobili bałaganu w łazience. Także kochani, jest, urodziny były, po urodzinach już jest. Melisa pełnych 5 lat i pyta się mnie dzisiaj rano, kiedy będę miała znowu urodziny? Ale w ogóle, jak przychodzi taki czas listopada, to jest taki ciężki okres. Bo tak, 24 grudnia, listopada Melisa ma urodziny. Potem ma Igor urodziny zaraz, za niecałe 3 tygodnie, no 2-3 tygodnie, 2 tygodnie, bo on ma 12.
Więc Igor też ma zaraz 12 grudnia urodziny, ale wcześniej wypadają Mikołajki, więc Igor też się wiedział, kiedy urodzić, bo najpierw 6 grudnia zalicza Mikołajki, potem zalicza urodziny, a potem są zaraz święta Bożego Narodzenia, więc kolejne prezenty i po prostu mamy, kieszeń się kurczy i niestety Mikołaj od mamy tak ciągnie, słuchajcie. Także tak to wygląda. Trzymaj się. Także tak to wygląda i tyle, i o ile zawsze człowiek w tym grudniu się pustoszeje, a potem zaraz w styczniu masz szwagier urodziny, siostra w lutym, a siostra też się wiedziała, kiedy urodzi, dzień po wypłacie. Zawsze 10 wypłata, a 11 ma urodziny. Także też fajnie. Także cały rok gdzieś coś, zawsze ktoś coś ma urodziny, a to imieniny, także całkiem sympatycznie. Nie tak wysoko ta, jak się rozpuściła, pokażę wam. Zobaczcie, jak ta dama wysoko się buja, pięknie. Super. Tylko trzymaj się mocno, żebyś nie spadła, kurczaczku. W ogóle jesteśmy takim, o, tu jest tyły z przychodnia, internistyczna zresztą. Tak naprawdę na tym placu jestem pierwszy raz, dlatego że nigdy w te rejony tu nie szłam. Tak on wygląda. A tam jest nasz kościół. Tak on wygląda. Z oddali. I wszędzie wkoło pełno budynków. Wszędzie pełno budynków. Impreza udana była? Tak. Podobało się? Tak. No i fantastycznie. Zaraz do domu wracamy, nie? Obiadek zjeść, nie? No. W ogóle powiem wam, że Melisa w ogóle tak na te urodziny dostała tam różne prezenty, ale sąsiadka kupiła jej zestaw do bransoletek, to aż dwa zestawy do bransoletek, i w jednym ok, ona się sobie super poradzi, bo tam są normalne takie paski jak od zegarka, coś takiego, tylko że wiecie, węższe, i nadziewa się właśnie jakieś tam literki bądź jakieś ozdóbki, można sobie jeszcze cekinki dokleić, także spoko, i ona sobie tam z tym poradzi, ale dostała też taki zestaw trochę bardziej skomplikowane, bo tam jest szydełko, są takie dwie tarcze, które się składa w koło, no i tam jest multum gumeczek. I Melisa, chcąc zrobić, nie wiem, sądziła, że będzie takie trudne dla niej, otworzyła parę paczek, no i co? Kto, komu przyszło robić te bransoletki? Mi. I sąsiadka się śmieje, mówiąc, że to był prezent dla mnie. Dla mnie, nie dla niej. Ale powstały, zobaczcie, takie piękne bransoletki. Sama je zrobiłam, one tak wyglądają, o. Wstawię wam jeszcze zdjęcie, bo zrobiłam Igorowi taką czarno-niebieską, mój mąż chce biało-czerwoną, moja mama chce biało-czarną, także jak porobię, to dzisiaj po południu siądę, je porobię i wrzucę wam tutaj fotkę, jak one będą wyglądać. Się śmiałam, że sobie firmę otworzę i będę bransoletki dziergać i sprzedawać. Chcesz już zejść? Zaczekaj, powolutku, trzeba się zatrzymać, tak? Także będę dziergać i będę sprzedawać bransoletki. się naśmiałam, ale fajne, ładne to. Oczywiście ja mam kolorową, Melisa też ma taką kolorową, Kamil ma taką żółtą. No cóż, lepimy bransoletki. Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem w pracy, nagrywam już właściwie końcówkę naszego odcinka. Jeśli chodzi o te bransoletki, zaraz zobaczycie, tutaj wstaję wam zdjęcia, jak one wyglądają, jak one wyszły. Ja mam w głowie kilka jeszcze innych wzorów, tylko po prostu wiecie, nie ma czasu, żeby je zrobić. Praca, dom, obowiązki, no ale cóż, tak jest. Melisa jest bardzo mega zadowolona z tych urodzin. Przed nami urodziny Igora. Muszę sięgnąć teraz do domu jeszcze te do końca dekoracje. Dla Igora przyszykować kolejne dekoracje, dla Igora torta i będzie miał Igor urodzinki. No i cóż, za chwilę będą Mikołajki, gdy ta zaczyna vlogmasy. No ja nie czuję się na vlogmasy, słuchajcie. Znaczy będą wrzucać vlogi, ale nie będą to jakieś może takie stricte vlogmasy, dlatego że no nie jestem w stanie dodawać ich codziennie, zresztą widzicie, że ja codziennie dodaję blogów, bo z tym trzeba mieć aż tak wenę twórczą, żeby codziennie coś rzucać, a nie chcę was zaspiewać takim zwykłym szarym dniem,
mojego życia. 4 dni później to też jest ciężka data ze względu na to, że to jest rok jak mój tata umarł, więc jest to trochę smutne, taki miesiąc, znaczy miesiąc, no jest trochę taki przeplatany i radością i smutkiem, no ale tak już chyba będzie niestety, no tak się stało, trudno, rok minął dopiero, więc to jest wszystko świeże. A ja tutaj siedzę i sobie pracuję, wycinam ozdoby, zobaczycie, pokażę Wam. Tam z tyłu już mamy łańcuchy, ozdabiamy salę, no bo idą święta, więc trzeba jakoś ozdobić i ja w sobotę zamierzam pomyć okna, generalnie takie porządki, pomyć okna, powymieniać pościele, no i chciałabym też już przed świętami udekorować, no bo generalnie na Mikołajki chciałabym, zawsze starałam się, żeby na Mikołajki dzieci już tam miały przynajmniej te okna jakoś postrojone, więc ja się zabieram za wycinanie, będę się dzisiaj z Wami żegnać, bo jeszcze dzieci co prawda nie ma, ale za chwilę zaczną się schodzić, więc ja się biorę do roboty. No i widzimy się już niedługo w kolejnym moim vlogu. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli nie wiecie, to tutaj obok takiego napisu subskrybuj, jak go naciśniecie, on się zmieni na szary, z czerwonego na szary, możecie kliknąć dzwoneczek, wówczas wtedy też nie przegapicie mojego żadnego filmu. I cóż, do zobaczenia, gorsi. Penetrate.